Oglądają Państwo monitor telewizji Polvision w środę 14 sierpnia. Choć dla wielu wakacje letnie dobiegają powoli końca, wciąż pozostaje sporo czasu na podróż do Polski, gdzie skorzystać można z uroków nie tylko przepięknego polskiego krajobrazu, ale także z zalet oferowanych przez coś, co popularnie nazywane jest turystyką medyczną. Dziś więcej na ten temat pani Dorota Tworek, prezes Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdrój. Witamy serdecznie z Buska Zdroju. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Kłaniamy się pani prezes. Proszę mi na dzień dobry powiedzieć, czym takim zajmuje się Bristol Art and Medical Spa. Jak sama nazwa wskazuje, do czynienia mamy ze zdrowiem, pięknem i urodą. Tak jest. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, dlaczego Busko Zdrój. Bo to jest, myślę, że mega ważne, że Busko Zdrój słynie z jednych z najsilniejszych na świecie wód siarczkowych, unikalnych właściwości. Także tylko u nas rehabilitacja przebiega trzykrotnie szybciej niż wszędzie indziej. I to jest właśnie to, dzięki czemu można powiedzieć, Busko Zdrój słynie. I podstawowym takim zabiegiem, podstawowym leczniczym jest kąpiel siarczkowa. I żeby skorzystać z tych możliwości, trzeba po prostu nas odwiedzić. Przynajmniej na tydzień czasu, a najlepiej na dwa, ponieważ po takiej 10-dniowej kuracji nasz organizm zdecydowanie lepiej funkcjonuje, wszystko się regeneruje zdecydowanie szybciej, jest bardzo wysoka mineralizacja tej wody siarczkowej i tak jak powiedziałam, wszystkie zabiegi, które są lecznicze realizowane na naszym ciele, dzięki tej wodzie siarczkowej trzykrotnie szybciej reagują. Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o tego typu kuracjach, kąpiel siarczkowa, borowina, solanki, wszystko pomaga nam właśnie w leczeniu schorzeń, ale w szczególności też możemy wyodrębnić schorzenia, reumatyzm przede wszystkim. Na choroby reumatyczne cierpi 20% populacji świata. Tak. Bardzo różnych rodzajów, po prostu są różne elementy i różne możliwości tych chorób. I faktycznie Busko słynie z rehabilitacji na chorób reumatycznych, ale oczywiście również ortopedycznych, skórnych. Siarka jest idealna na naszą skórę, na łuszczycę, na bielactwa. Bardzo szybko ją regenerujemy, ale także po prostu na prewencję. Dzięki temu, że korzystamy z takich kąpieli siarczkowych, możemy lepiej funkcjonować, po prostu dłużej pracować i być sprawniejszym na długie lata. Nie samą kąpielą człowiek żyje, jakby powiedział poeta, w związku z czym pomiędzy zabiegami mamy do czynienia przede wszystkim z przyrodą o niespotykanej czystości, ze znakomitą polską kuchnią i o wiele więcej. Proszę przybliżyć nam Busko Zdrój. O to bardzo dbamy. Przede wszystkim my jesteśmy zlokalizowani, nasz hotel Bristol zlokalizowany jest w idealnym centrum Zdroju, z bardzo starym parkiem zdrojowym, cudowną zielenią, mnóstwem koncertów, mnóstwem spotkań kulturalnych. W naszym hotelu słowo art znaczy to, że mamy mnóstwo sztuki prawdziwej polskiej, polskich artystów współczesnych. W każdym pokoju nie ma dwóch jednakowych elementów. I to też jakby wyznajemy takie zasady leczenie sztuką i sztuka leczenia. Więc to jest jakby, te elementy też są mega ważne. Dodatkowo w naszej kuchni korzystamy oczywiście tylko i wyłącznie z naturalnych produktów i z regionalnych produktów. Bazujemy na tych naszych dostawcach, którzy mają super produkty. Korzystamy z takich rzeczy jak świeże soki, jak sami goście sobie to robią u nas w obiekcie. Kucharz serwuje to praktycznie, co każdy sobie wymarzy. Ale chciałam jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że my jako obiekt jesteśmy w takim projekcie badawczym, który będzie leczył naszych gości w terapii redukcji masy ciała właśnie wodą siarczkową. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że woda siarczkowa ma specyficzny zapach i smak. Troszeczkę jak takie zgniłe jaja. No i co zrobić, żeby to wypić? Prawda? Bo żebyśmy się czuli lepiej. I jesteśmy właśnie po pierwszym etapie tych badań i opatentowaliśmy już pewne składniki, pewne mieszanki, które dodając do tej wody siarczkowej niwelują ten zapach i smak. Także to będzie kolejny aspekt, dla którego warto przyjechać po prostu, żeby dzięki wodzie siarczkowej troszeczkę zrzucić swojej wagi. Oprócz tego chyba źródła mineralne, których nie brakuje wokół Buska Zdroju, picie wody mineralnej dla Amerykanów to często abstrakcja. Tak.
No, oczywiście wody mineralne są jak najbardziej. U nas bardzo słynna błyskowianka, która jest, że tak powiem, prawie że za płotem produkowana. No i wiadomo, że w każdym obiekcie w Busku spotkamy tylko taką wodę, nie żadną inną błyskowiankę, ale oczywiście możemy również wypić tą wodę siarczkową i próbować takiej terapii sauté, jak mówimy, niemieszanej. W świecie, gdy medycyna robi takie postępy, chyba szczególnie ważne w tym jest to trendy, żeby wracać korzeniami do korzeni, jeżeli chodzi o lecznictwo, ale warto też właśnie wziąć udział w tym, co robicie Państwo w Busku Zdrój, czyli jak gdyby promocja naturalnych zasobów naszej ziemi, polskiej ziemi, a przy jednoczesnej pracy nad poprawą swojego zdrowia. Tak, to jest wyjątkowe miejsce, mega ważne. Wszyscy znają Baden-Baden, wszyscy znają Karlowe Wary, a mniej znamy nasze rodzime źródła, a one są jedne naprawdę z najsilniejszych na świecie. I też to jakby taka moja wizyta tutaj, żeby uświadomić po prostu, jak warto jest po to przyjechać, żeby zdecydowanie szybciej się regenerować. My nie korzystamy z żadnych farmacji, po prostu z żadnych leków. Wszystko to, co nas otacza, to natura. Woda siarczkowa płynie sobie gdzieś tam pod ziemią, specjalnymi siarkociągami, bezpośrednio do naszych wanien, od spodu nalewana, idealnie, żeby żadne pierwiastki nie uciekły z tej wody. Także wszyscy ci, którzy skorzystają, którzy pierwszy raz już u nas są, zawsze wracają. To było też częściowo moje następne pytanie. Skąd pomysł na wizytę waszą tutaj w Stanach Zjednoczonych? Jak ważne dla was jest dotarcie do amerykańskiej Polonii, w kraju, który, jak wiadomo, zmaga się ze swoimi tymi cywilizacyjnymi chorobami? Wspomniała pani otyłości. Tak. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że to goście stąd przyjeżdżają do nas i zawsze pytamy, skąd o nas wiecie. No i to jest tak pączkuje. Wiedzą, bo był już jakiś sąsiad, wiedzą, bo im ktoś powiedział, jakiś przyjaciel z Polski. I uznaliśmy, że powinniśmy się my tutaj pojawić po to, żeby dać szerszy przekaz tego, co się dzieje faktycznie w Busku, żeby dotarła ta informacja do większej ilości osób. Pani prezes, gdzie więcej informacji o Bristol Art and Medical Spa, a także na jakie koszta musimy przygotować się, wybierając się przykładowo na 2 tygodnie do Busku Zdrój? Oczywiście wszystkie informacje dzisiaj na stronie internetowej www.bristolbusco.pl. Bardzo prosta i czytelna strona, ale również z informacjami o cenach. Jakie koszty? Myślę, że koszty nie są duże, bo chciałam powiedzieć, że taki jeden dzień w naszym obiekcie dla jednej osoby z kilkoma zabiegami, z wizytą u lekarza, u terapeuty, to jest około $120 za jeden dzień, więc jest to naprawdę niewiele. Polska ciągle jest tanim krajem dla odwiedzających, stąd mamy faktycznie dużo gości z zagranicy, a jakość usługi jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Pani prezes, serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Bardzo życząc dziękuję. Powodzenia, pozdrowienia dla całej ekipy i całego pięknego Buska Zdroju. Dziękuję i zapraszamy. W monitorze telewizji Polvision Państwa zapraszamy do Buska. Jeżeli jeszcze nie wybraliście miejsca na tegoroczne wakacje w Polsce, no to być może będzie nim Bristol Art and Medical Spa. W monitorze telewizji Polvision krótka przerwa, tuż po niej kolejne najważniejsze informacje dnia.